Dzień dobry, jest pani na miejscu już, czy jeszcze nie? Jestem już po tym, już zaraz będę, chwila, 2 minuty. Wie pani co, bo ja wjeżdżam do środka egzaminowania, gdyby, więc tu będę zaraz takim niebieskim samochodzikiem wjeżdżał, że tak powiem. Więc, niebieskim? Więc będę tu, a to może się nie rozłączajmy, to może będzie prościej. No dobra, jestem na prostej. Jadę sobie. Ja idę w kapturze. A, dobra, to już panią widzę. Niech pani sobie skręci w lewo, już podjeżdżam. Na parki. No. Co wymaga najpilniejszego powtórzenia? Na tym się musimy skupić. Ja bym chciała łuk zrobić sobie na spokojnie sama na pewno. Da radę? Da radę. Dobrze, wyjeżdżamy. Czy w lewo, czy w prawo. Na razie pełna dowolność. Dobra. Hamulec jest uruchomiony, bo go nie gasiłem. Dobra. Tutaj wszystko jest? Tak, wszystko jest. A nie, znaczy wszystko jest. No spójrzmy na deskę rozdzielczą. A, nie jest ten. Co to za kontrolka? Czerwona z wykrzyknikiem. Co jest za kumta? Nie wiem. Ręczny. A, no. Najprostsza sprawa, hamulec ręczny. Dobrze. I mówię, czy w lewo, czy w prawo, obie formy dopuszczalne na razie. Tak. No statystyka jest taka, że na egzaminach 60% osób oblewa właśnie na łuku, więc na razie jest to pierwsze zadanie, dwa, nowy samochód, nowa osoba. Wiadomo, że jakaś taka stresująca sytuacja troszeczkę. Tu też o to chyba chodzi, że no... Przyzwyczaiłam się do swojego pana, który jest w miarę miły. W miarę. Tak, no jest taki spokojny, a tutaj wchodzę, ja się denerwuję, bo to tak... No wiadomo, w prawo poproszę. Dobra. No to troszkę życie, bo tam jadą samochody, a w takim tempie to my troszkę jak na grzyby jedziemy. Też miałam problem tam z PKK. Ja ostatni raz jeździłam w styczniu pod koniec. O, ale to było problem z PKK? Tam coś nie zatwierdzili, coś tam i... Tak. I zrobiła się długa przerwa, znaczy w miarę długa. Dokładnie. Praktykę zdałam za pierwszym, znaczy teorię. Mhm. I no. No. Tak jak nie uczyłam się w ogóle parkowania na kopertę. Tego równoległego. Wiesz co, tak, znaczy, prawda jest taka, prawda, że takie parkowanie występuje dosyć rzadko na egzaminie. Niektórzy tak przymykają oko na to na zasadzie. Nie trafi się, to nie będziemy tam pokazywać. No dobrze, zobaczymy jak nam czas pozwoli. Jeżeli czas pozwoli, to spróbujemy zrobić, ale na razie jedziemy na łuk. Dobrze. Mi tam tata próbował coś pokazywać, filmiki, coś tam. No tak, no ale to jak gdyby nie da się nauczyć i znaczy nie da się. No. Ciężko jest oglądając telewizję nauczyć się takiej praktycznej rzeczy, tak? A to jeszcze jest naprawdę stres taki. No. Zdaję sobie sprawę. Bo tutaj można sobie porozmawiać i tak na spokojnie, a tam oni są jak roboty dla mnie, jak roboty ci panowie. No, taka mała podpowiedź. Zobacz sobie na przejście dla pieszych. W tej chwili jest zielone w poprzek, tak? Jeżeli to przejście zacznie mrygać, to mogę też na jedynkę. No, stoimy jako pierwsi, więc żeby się przygotować do ruszenia. A gdzie robiłeś kurs z ciekawości? Wiem, no. Tak, te różne mają opinie. Mają tam te grupony tłuką i wszyscy na nich zjeli za to. No właśnie, no bo to też ceny są dosyć wysokie tego prawa jazdy, więc... A tutaj grupon, tańsza opcja. No tylko wiesz, no w życiu powinno się wiedzieć, że... No, usługa mniej więcej wszędzie powinna kosztować tyle samo. No tak. Troszkę bliżej lewej strony, wiesz, troszkę ciaśniej na lewy pas. I dynamika. Ekstra. Teraz rozpędzamy się. Popatrz sobie w lusterko. Ale robiłeś z grupą ten kurs, tak? Tak, dokładnie. No ale jak to oceniasz? Znaczy ogólnie w porządku. Jedziemy w prawo za kerfurem na razie. Dobra.
Czyli tutaj na prawy pas. Z jednej strony mówisz teraz, że w porządku, a z drugiej strony... No tak. No ale dobra, nie będziemy tam nikogo obgadywać. Dokładnie. Robimy swoje. Dobra, troszkę spokojniej. Płynnie biegi, płynnie strzępiełko. Jak zmieniamy na dwójkę, to te jeszcze nogi nie zabieramy natychmiast, tylko staramy się płynnym ruchem podnieść ją sobie do góry. Oj, 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 oj. Troszkę trzeba ci jaśniej, bo wiesz, ten zderzak nam tak między pasami jechał już. Gdzie się włącza światło awaryjne? Awaryjne? Tutaj. A ile jest? 6. Dobrze. Światło przeciwdzielne tylne? Najpierw musimy wziąć na mijania i dopiero tutaj. Mhm. Ile jest? 4? 2. Coś takiego. Jedno. Jedno, a. Dobrze. I jak gdyby po której stronie? Po prawej. Po prawej światło cofania? A to po lewej. Po lewej, tak jest. Dobrze. To trudno było nie zgadnąć, jak widziałeś się z prawej. Dobrze. Jeżeli chodzi o wycieraczki, przykładowo zaczął padać deszczyk, albo inaczej, żeby chcemy umyć szybę, jest brudna, trzeba umyć ją ze spryskiwaczem troszeczkę. Jak to się robi? Spryskiwacz do tyłu? Do siebie? Spróbuj. Do siebie i chwilkę przytrzymaj. O, dobra. Ekstra. Jeżeli chodzi o tylną szybę? To tutaj muszę... Odwrotnie. Odwrotnie. No to próbujemy. Odpychasz od ciebie. No dobra. Nie jest może idealnie prosto. Natomiast masz zmieścić się między liniami. Zmieściliśmy się, więc jest okej. Ręczne. Puszczamy nożny. Ekstra. Jedynka. Na skrzyżowaniu będzie wylewał. Wyłącz kierunek na razie, ale trzymaj kierunkę. Zobacz, jesteśmy na jednokierunkowej. Tak. A, to musiałam do lewej podjechać bardziej, a pojechałam na prawo. Ja też zawsze powtarzam, że żeby zdać, no to po pierwsze to trzeba nieźle jeździć, po drugie mieć trochę szczęścia i egzaminator musi mieć dobry dzień. No. Poproszę w prawo. Dobrze, poproszę teraz na najbliższym skrzyżowaniu w lewo. No troszkę wolniej. Sama nazwa mówi progi zwalniające, do czego są? Zwalniające. No właśnie.
podejmuję interwencję na lewy pas. Czemu na lewy? Zakaz linia. A.